Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Na początku chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że oglądacie moje filmy, że zostawiacie komentarze, że, że poświęcacie swój cenny czas. Jest mi bardzo mimo. Ja wiem, że czasem te informacje są dosyć takie ponure i dosyć pesymistyczne. Ja to wszystko wiem, no ale jakoś tak sobie postanowiłem, że będę Was informował, moi drodzy. Nie inaczej będzie też dziś, dzisiejszego już końca dnia. Oraz jutro zależy, kiedy obejrzycie, moi drodzy. Dzisiaj w roli głównej będzie pan Adam Pfizer niedzielski wraz ze swoją świtą. O, o tym, że pracodawca, moi drodzy, będzie miał prawo przenieść pracownika, jeśli ten nie przyjmie preparatu, lub obniżyć mu pensję, a nawet zwolnić. Ale tutaj na, na razie oni jeszcze nie wiedzą, chociaż projekty jakieś tam są. Natomiast tak, ja mam jedno pytanie. Jedno bardzo proste pytanie do pana Niedzielskiego. Panie Niedzielski, panie ministrze, a co z ludźmi, z osobami, którzy tego przyjąć nie mogą? Po prostu ze względów zdrowotnych. Jak to jest? No bo są ludzie, którzy, no są tacy ludzie na świecie, którzy po prostu nie mogą. Tutaj nie chodzi o to, czy, czy, czy są anty, czy nie anty. Nie, po prostu nie mogą ze względów zdrowotnych, no mają jakieś choroby, no nie wiem, mają coś i po prostu nie mogą. Ja wiem, że tacy ludzie są, e, którzy nawet by chcieli, nawet by chcieli. Ale nie mogą tego wziąć. To ja mam teraz pytanie do pana ministra y, Adama Niedzielskiego. Co z tymi ludźmi? Y, jak będzie pan ich kwalifikował? Czy, czy oni będą zwalniani? Czy oni będą wpuszczani? Czy nie wpuszczani? Bo to są ludzie, dajmy na to, którzy chcą to wziąć i wzięliby to nawet dzisiaj, ale niestety nie mogą ze względów zdrowotnych tylko i wyłącznie ze względów zdrowotnych. No to jest takie moje pytanie. Dlatego ja bym chciał znać odpowiedź. Ewentualnie może ktoś inny z ministerstwa mógłby mi takiej odpowiedzi udzielić, bo mnie to bardzo nurtuje, bo są tacy ludzie, dlatego ja pytam. Ja pytam kulturalnie, grzecznie, co z tymi, którzy chcą, ale nie mogą. Proszę mi udzielić odpowiedzi. Przewykam się nie czekajcie. Ach, bo teraz, moi drodzy, skatapulty, skata przepraszam, z katapulty będziemy jechać. Jak podaje Radio Z, ale nie tylko Radio Z, bo wczoraj też mi się rzuciło na, na oczy, czy jak to się mówi. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, jeszcze nie zrobię, ale dzisiaj Radio Z, moi drodzy, podaje, że niezaszczepieni będą zwalniani. Ministerstwo Zdrowia o certyfikatach dla pracowników. Słuchajcie, ja Wam zacytuję, co napisało Radio Z. Czyli nie jakieś tam pudelki, tylko Radio Z, no w sumie Radio Z i pudelek pokrewieństwo jakieś jest. Ministerstwo Zdrowia zdradziło Radio Z. Że pracuje nad certyfikatami dla pracowników, by umożliwić pracodawcom odróżnienie bezpiecznych zatrudnionych, którzy przyjęli preparat, i zielonych, od niebezpiecznych, którzy nie przyjęli preparatu czerwonych. Czyli ci, którzy przyjęli, będą zieloni, a ci, którzy nie przyjęli, czerwoni. Tak? Moi drodzy, nad tym pracuje Ministerstwo Zdrowia, czyli. Grupa pana Adama fajzera Niedzielskiego. Przedsiębiorcy dostaną także prawo, ja cytuję Radio Z. Przedsiębiorcy dostaną także prawo przesuwania pracowników bez tutaj tych preparatów na inne stanowiska. A czy będą mogli tych ludzi zatrudnionych zwolnić? Tych, którzy nie przyjęli? Słuchajcie, moi drodzy, ja mam zaraz tutaj przeczytam. Czyli na razie, moi drodzy, to, co słyszeliście, taki projekt jest. Zieloni i czerwoni. Teraz tak. Pomysłem na ograniczenie zachorowań wśród pracowników jest wprowadzanie specjalnych certyfikatów dla zatrudnionych. Przedsiębiorcy dowiedzą się dzięki nim, kto jest odporny na dziewiętnastkę, a kogo należy przed ryzykiem zachorowania chronić, przenosząc go na stanowisko, na którym kontaktów z innymi pracownikami czy klientami nie ma. Czy pracodawcy dostaną także prawo do zwalniania? Tych ludzi, którzy nie przyjęli, jest taki znak zapytania, no moi drodzy, czyli posłuchajcie, no bo jeśli ktoś pracuje i zostanie przeniesiony, a jest na przykład sklep, no to może przeniesiony zostać na przykład na magazyn. Gorzej, jak wykonuje taką pracę, gdzie nie ma go gdzie przenieść, no bo wszystkie te stanowiska są bardzo podobne. Hmm. Czy pracownicy, którzy nie przyjęli, Preparatu będą zwalniani. Ministerstwo Zdrowia o wprowadzeniu certyfikatu. Czyli, moi drodzy, Ministerstwo Zdrowia będzie wprowadzało certyfikaty. Resort zdrowia wyjawił Radio Z, że prace nad certyfikatami są już zaawansowane. Pracodawca dostanie prawo do ich sprawdzenia i dzięki temu będzie mógł się dowiedzieć, czy dany zatrudniony jest bezpieczny, czy też nie przyjął preparatu przeciwko 19. Ministerstwo zamierza dać też pracodawcom prawo do przeniesienia osób, które nie przyjęły preparatu na inne stanowisko. Nie wiadomo jeszcze, czy oznaczać to będzie ewentualną obniżkę zarobków, czy tylko zmianę zakresu obowiązków. Czyli pan, y, jakiś tam franek, został zatrudniony na takie i takie stanowisko, zarabia tyle i tyle. I zostanie przeniesiony i być może będzie zarabiał mniej i być może będzie wykonywał inną pracę, taką pracę na takie stanowisko na które nie został zatrudniony, czyli pracodawca mu zapewni stanowisko, które takiemu panu może się nie spodobać. A jak mu się nie spodoba, no to pracodawca powie no to możesz odejść. Hmm. Resort podkreśla, że planowana zmiana nie da pracodawcom narzędzi by zwolnić taką osobę, która nie przyjęła Powodem wprowadzenia certyfikatów dla pracowników ma być chęć ograniczenia rozprzestrzeniania się dziewiętnastki. Może i nie będzie czegoś takiego, jak tutaj napisał Radio Z, że pracodawca będzie mógł zwolnić, ale samo to, że pracodawca będzie mógł przenieść pracownika i obniżyć mu pensję, to wtedy pracownik czasem się zwolni, bo no bo zarabia na przykład 4000, a będzie zarabiał 3000 i będzie na stanowisku. Które mu się zwyczajnie nie podoba. No przecież to jedno z drugim się łączy, moi drodzy. I się zwolni, czy nie zostanie zwolniony, tylko się zwolni tyle. Z kolei Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan, podkreślił, że certyfikaty znacznie usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw w pandemii. Informacje o tym, którzy pracownicy przyjęli preparat, Umożliwiałyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem, organizacją pracy, uwzględniającą obowiązujące obostrzenia, odległości pomiędzy stanowiskami pracy, kontakt z klientem itd. Liczba bezpiecznych pracowników ma szczególne znaczenie dla stanowisk związanych z utrzymaniem ważnej. Infrastruktury, czy przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, czyli sklepy na przykład. Później to tak powiedział pan Robert Lisicki z tego Lewiatana. Radio Z dowiedziało się, że certyfikaty mają zawierać zdjęcie. O! Tak by można było łatwo zweryfikować, czy dotyczy rzeczywiście danego pracownika. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia stara się, żeby danych osobowych było na go dokumencie jak najmniej. Ustawa zostanie zgłoszona jako projekt poselski, co pozwoli na jej szybsze procedowanie. Nowe prawo ma zostać przyjęte na posiedzeniu Sejmu we wrześniu 2021 roku. Tak napisało Radio Z, no mają jakieś kontakty, czyli moi drodzy, jest projekt poselski. Dlaczego poselski? Ano dlatego, żeby był szybszy. Ja się zastanawiam, dlaczego takie projekty, na przykład podwyższenie emerytur, nie są poselskie, żeby były szybsze. Hmm. Czy wstrzymanie reprywatyzacji, żeby było szybsze, żeby nie było takie ciągnące się w nieskończoność. No tutaj, moi drodzy, jak widać, że jak oni chcą, no to mogą przyspieszyć projektami poselskimi, no ale jak im się nie chce, no to nie przyspieszają. Czyli pracodawca będzie. Mógł was przenieść na inne stanowisko, będzie mógł wam obniżyć pensję, chociaż jeszcze nie wiadomo, takie certyfikaty będą, i będzie mógł was przenieść. Czyli no, wykonujecie. Tak jak mówię, wykonujecie sobie jakąś pracę, zarabiacie dobre pieniądze, wykonujecie pracę, którą lubicie. No i nagle przyjdzie pracodawca i powie: słuchaj Franek, nie masz? No to już nie możesz tego robić. Znaczy możesz jeszcze u nas pracować, oczywiście. My ciebie nie zwolnimy, no ale wiesz, tam jest tam sprzątaczka się zwolniła, więc tam może przyjdziesz jutro na siódmą rano, no co ty na to my ciebie nie zwolnimy, Franek ale tam miejsce jest jednowolne no nie będzie zarabiał czterech, no będzie zarabiał dwa, pięć, set, no ale my ciebie nie zwolnimy, Franek my ciebie będziemy nadal zatrudniać mhm. no i tak no chyba, że coś tam zmienią i będzie tak, że będą mogli zwalniać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, moi drodzy, bo to dopiero we wrześniu na posiedzeniu Sejmu, na pierwszym posiedzeniu wrześniowym, po wakacjach, jak wszyscy posłowie wrócą po wakacjach z nowymi, nowymi pensjami wyższymi, bo oni teraz będą zarabiać więcej, bo oni tak są przecież tacy przeciążeni. To jest, moi drodzy, skandal. To, co oni wyrobili teraz, zrobili z tymi podwyżkami ludzie bankrutują, ludzie tracą pracę, ludzie tracą biznesy, a oni sobie walnęli podwyżki. Przecież to jest nieprawdopodobne ale w tym państwie, przecież wszystko nieprawdopodobne, które się później dzieje. Te rzeczy się dzieją, moi drodzy. To jest oderwanie od rzeczywistości. Polska to jest stan umysłu. Powiem wam szczerze, moi drodzy, to, że to jest stan umysłu. Dobra, kończę. Pozdrawiam wszystkich pracodawców. Trzymam za was kciuki, żebyście mieli czysty umysł. I myślenie samodzielne. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby myśleć samodzielnie, żeby dbać o swoich pracowników, żeby ich nie zwalniać, żeby im dawać dobre pensje, żeby ich nie przenosić na inne stanowiska. No tego bym chciał, no każdy by tego chciał, prawda? Idziecie do pracy, no to chcecie, chcecie przecież no, pracować na tym stanowisku, na jakim się bardzo dobrze czujecie. No zobaczymy, co będzie we wrześniu. Jak ten projekt będzie przede wszystkim wyglądał. Ja tak jak mówię... Po 20 września może się zacząć ostre jazda bez trzymanki. Tak sobie to powiedziałem już w maju, czy kiedyś tam, możecie sobie odsłuchać. Mówiłem, że tak będzie, nie chcę być jasnowidzą oczywiście, chciałbym się mylić, ale... Coś mi tak, moi drodzy, swędzi. Coś mi tak swędzi, ten nos mnie nie swędzi, bo teraz sezon grypowy się zaczyna, no ale nie ma, grypa już wyparowała, także no teraz pan Adam Pfizer, niedzielski już inne choroby prowadza. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam was bardzo serdecznie, napiszcie komentarz, co o tym sądzicie oczywiście, macie prawo się wygadać i do usłyszenia. Cześć, ściskam was bardzo mocno, pozdrawiam, Papa. Pa.